Hej wszystkim, witam się z Wami w kolejnym filmie z gotowaniem. Tak jak zawsze chciałabym Wam pokazać moje propozycje posiłków, śniadań, deserów, obiadów, kolacji. Tym razem jednak zdanie będzie troszeczkę utrudnione, bo stwierdziłam, że wprowadzimy ograniczony budżet na zakupy i będzie to 100 zł. Także zobaczymy, czy nam to wystarczy, czy może niekoniecznie. Pokażę Wam oczywiście, jak wygląda stan naszych zapasów, bo wiadomo, że nigdy nie zaczynamy od zera, tylko zawsze po prostu coś w tej lodówce czy w szafkach jest pochowane. Z zakupami chcę po prostu uzupełnić to, co już po prostu posiadamy. Także sama jestem ciekawa, jak nam to wyjdzie. No i jeśli Wy jesteście ciekawi, no to oczywiście zapraszam Was dalej. No i tak, pomyślałam, że najuczciwiej będzie Wam pokazać, z czym pracujemy, więc zaglądamy do lodówki. Mamy, jak widać, jakiś hummus, karczochy, wędlinę, sery żółte, trochę fety, ogórki małosolne, to jest bardzo fajne. Taka pasta do smarowania. Ostatnio nawet sobie zjedliśmy jedną bagietkę z tym. Mamy jeszcze jakieś parówki, kiszkę ziemniaczaną, bo bardzo lubię. Na poczętą śmietanę kremówkę, ale będziemy robić ciasto, więc ją zużyjemy, także się nie martwcie. Kapusta młoda, bo będę robić bigos z młodej kapusty. Tu mamy troszkę witaminek w postaci marchewki, jabłek, powinna też być tortilla. Mamy tak, ogórek. Tutaj jest też szafka pełna skarbów. Tutaj raczej mam takie rzeczy przeznaczone do pieczenia, czyli jakieś proszki, cukry, budynie, miód, orzechy, żurawinę, płatki owsiane. No i jeszcze tutaj jest trochę rzeczy, czyli właśnie jakieś mąki, takie suche właśnie produkty. Kasze, ryże, makarony, płatki, oliwki też są, także no takie rzeczy posiadamy. Tam gdzieś jeszcze z tyłu jest paczka do tych takich wegeburgerów, teraz już może nie będę grzebać, ale pomyślałam, że wegeburgery może nawet dzisiaj byśmy sobie zjedli na obiad. Dzisiejsze zakupy wyglądają następująco. Mamy ziemniaczki, roszponkę. Zawsze się zastanawiam, czy to rukola, czy roszponka, ale roszponka, pieczarki, kiełbaskę, którą chcę wykorzystać na dwa sposoby. Pomidory w puszce, koncentrat, awokado, 3 sztuki. Akurat na awokado była promocja. 2 cukinie, szczypiorek, koperek, paprykę, 2 pomidorki, bułki, chipsy, tak, chipsy i ketchup. No i tak, żeby grać uczciwie, tutaj mamy paragon 80-59, ale od tego odejmujemy płyn do płukania, Coccolino, był za 9 zł, czyli mamy tak jakby wydane powiedzmy 72 zł. Od razu przechodzimy do rzeczy. Dzisiejszy obiad wegeburgery, chociaż takie troszeczkę oszukane wegeburgery, bo dałam tą masę soli grano właśnie gotową na wegeburgery. Mamy bułkę, w środku jest jeszcze ser, pomidor, rukola, cebula i uwaga, po plasterku boczku. Na pierwszy rzut idzie śniadanie bobasa. Mamy tutaj domową granolę, którą robiłam jakiś czas temu. Do tego jogurt grecki, truskawki i banany. Także śniadanie na słodko. I teraz śniadanko dla rodziców. Znalazłam jeszcze w szafce bagietkę, więc stwierdziłam, że ją na sekundkę włożę do wody. No i to trafiło potem do jajka na patelnię. I mamy tak zwane tosty francuskie. Dzisiejszy obiadek, tak jak wspominałam wcześniej, karkóweczka. Niestety nie z grilla, tylko z piekarnika. Do tego ziemniaczki z przyprawami i ogóreczki małosolne. Myślę, że będzie pysznie. No i w takim majówkowym klimacie.
Dzisiejsze śniadanko, czyli tak, chlebek, jajko sadzone, do tego trochę szczypiorku, boczek, roszponka, ogórek, suszone pomidory. Dzisiejszy obiadek mamy młodą kapustkę, po raz pierwszy robioną przez nas, a w zasadzie przez Kubę, bo Kuba jest wykonawcą dzisiejszego obiadu. I mamy kotleciki ze schabu, w środku jest sos z majonezu i z ketchupu, boczek. No i serek żółty. Dzisiejsze śniadanko też utrzymane w takim grillowym, majówkowym klimacie. Znowu troszkę zieleniny, suszone pomidory, feta i do tego kiszka ziemniaczana, za którą ja bardzo, bardzo przepadam. Pora na kolację i dzisiaj wymyśliłam coś z tortillą. Od razu wiedziałam, że trzeba będzie ją wykorzystać. No i tak, jeden placek posmarowałam takim sosem z majonezu i keczupu. Na to starłam pieczarki, położyłam trochę wędliny, żółty ser, przykryłam drugim plackiem i mamy o coś takiego. Dzisiaj mamy śniadanie na słodko, czyli racuchy z jabłkami. Bardzo dawno ich nie jedliśmy, więc stwierdziłam, że skoro mamy wszystkie składniki, mamy jabłka, to czas najwyższy zrobić. Znowu mamy obiad złożony z młodej kapustki i z dewolaja. Do tego dogotowałam jeszcze ziemniaczki i ogórek małosolny. Pozbywamy się wszystkiego. Także pora na kolację i dzisiaj stwierdziłam, że zjemy takie klasyczne domowe zapiekanki zrobione na chlebie, bo w sumie bagietek ani niczego takiego nie mamy. Zużyłam resztę pieczarek. Do tego ser żółty. Zwykle zapiekanki robię w takiej wersji bardziej wypasionej z jakąś wędliną czy z warzywem, ale stwierdziłam, że już dzisiaj nie chce mi się kombinować i zjemy takie najzwyklejsze. Zbliża się dziewiąta, więc pora na śniadanko i ja mam dzisiaj smaki dzieciństwa, czyli płatki na mleku. Płatki to oczywiście klasyczny Nesquik. Środowy obiad, czyli leczo, danie, które mnie typowo kojarzy się z tym sezonem wiosenno-wakacyjnym, bo wtedy w sumie wszystkie składniki są coraz bardziej przystępne cenowo, czyli właśnie papryka, cukinia, cebula, pomidory. Do tego oczywiście dorzuciłam trochę kiełbaski i myślę, że na dwa dni obiad mamy z głowy. Piątkowe śniadanko w roli głównej bułeczki, które wczoraj piekłam z oliwkami, wyszły całkiem fajne i do tego mamy trochę kabanosików. Przy piątku mój w zasadzie jeden z ulubionych obiadów, czyli klasyczne, proste spaghetti. Dzisiaj mogę Wam się jeszcze pochwalić ciachem. Dzięki sąsiadce, która dała nam olej, mogłam właśnie zrobić ciacho, bo reszta składników akurat już u nas była. Ciacho nazywa się salcesson. Ono jest z orzechami, z bakaliami i z jabłkiem. Jest bardzo fajne, bo jest takie mokre w środku. W sumie nie potrzeba do niego wielu wymyślnych rzeczy. Jajka, mąka, jogurt, olej właśnie i mamy naprawdę pyszną przekąskę. Mamy sobotę kolejną, no ale nam ciągle zostało troszeczkę zapasów z tego zeszłego tygodnia, więc stwierdziłam, że będę kontynuować, może już nie wszystkie posiłki, ale to, co właśnie udało nam się wyczarować z tych naszych zapasów, które brały udział w tym wyzwaniu. I tu mam jogurt naturalny, zostało go trochę, więc stwierdziłam, że wykorzystam granolę i banana. I mam Wam do pokazania jeszcze jeden obiadek. Zamiast ziemniaczków jest kiszka ziemniaczana, kotleciki mielone i do tego zrobiłam taki domowy sosik na bazie bulionu, śmietany 18 i do tego starłam marchewkę i cukinię, które zostały nam z lecza. Czyszczenia ciąg dalszy. Dzisiaj taki późny deser, czyli shake, mleko, maliny, banan, trochę masła orzechowego i mamy fajną, smaczną rzecz. A dzisiaj na kolację poleca się jajecznica mojego Kubusia, wzbogacona o kiełbaskę, oliwki, do tego standardowo chlebek.
I to już chyba ostatni posiłek, jaki mogę Wam pokazać. Chlebek, pod spodem jest awokado, oliwki, karczochy, no i oczywiście jajko sadzone. Uwielbiam.